Cześć! Mamy już prawie gotową grę, ale ona uruchamia zawsze się wtedy, gdy ją włączamy. A chciałbym, aby uruchamiała się dopiero wtedy, kiedy gracz będzie gotowy. Wejdźmy więc do blueprinta gracza i stwórzmy możliwość uruchomienia gry. Wcześniej na początku ustawiliśmy, że gra aktywna jest od początku, a dopiero po trafieniu na przeszkodę kończy się. Teraz stworzymy przycisk, który pozwoli wyzwolić grę i dopiero wtedy zaczniemy rozgrywkę. Poszukajmy jakiegoś klawisza, powiedzmy S jak Start. Oczywiście można go dowolnie zmienić na zupełnie inny. Można też połączyć kilka przycisków z jednym klockiem. Ja zostawię tylko jeden przycisk. No i skorzystam ze zmiennej, która określa, czy uderzyliśmy w przeszkodę. Ona też będzie określać, czy gramy. Połączę ją ze Startem i ustawię, że gdy startujemy, zmienia się wartość na true. Ale pamiętajcie, że domyślna wartość tej zmiennej też jest true, więc trzeba ją zmienić na false, a więc zaczynamy z niewłączoną grą. Znaczy, widzimy wszystko, ale gracz stoi, tak jakby uderzył w pudełko. Ale gracz tego nie zauważy, okej. Czyli mamy gracza i dopiero gdy naciśniemy start, on zaczyna iść i możemy grać. To jest znacznie wygodniejsze od tego, że włączamy game, że my musimy od razu reagować na przeszkody. Okej, przejdźmy też do blueprinta, w którym tworzymy nasze przeszkody. On będzie określał, gdzie jest koniec naszej gry. Stwórzmy boksa. Boksa, który będzie kolidował z naszym obiektem. Jego wielkość, pamiętajcie, że przesuwamy się na prawo o 200 i na lewo o 200, więc powinien mieć konkretną wielkość według Y, bo według Y są przeszkody poukładane na prawo i na lewo. Czyli coś takiego. On aktualnie jest na samym początku, ale możemy skorzystać z indeksa ostatniego, który jest wartością 4. A więc możemy pomnożyć tą wartość 4 razy odległość między przeszkodami według x i ustawić go we właściwej kolejności. Tylko pamiętajcie, że jak zmienicie liczbę przeszkód, to też trzeba zmienić odległość boksa od nas. Ok. Czyli idziemy. Wszystko jest fajnie, pudełka są we właściwym miejscu. No i na końcu jest boks. Ustawiłem, żeby był widoczny, dzięki czemu widzimy, czy w niego uderzamy, czy nie. Znaczy, on nie jest ścianą, więc on nie będzie nas blokował, ale możemy wykorzystać jakieś konkretne jego reakcje z nami. Mamy na dole, po jego wybraniu po lewej, różne reakcje, na przykład na nachodzenie, na overlap, czyli przechodzenie przez boksa. On nie jest ścianą, on jest obiektem, który analizuje, czy przeszliśmy. I niech analizuje coś takiego, że wejdziemy w niego lub zejdziemy z niego, wszystko jedno. Czyli on begin overlap albo on end overlap. Nie ma to większego znaczenia. Zatrzymamy się w podobnym momencie. No i tutaj możemy zmienić zmienną, która jest w innym blueprincie. Czyli wykorzystujemy cast to, odnosimy się do blueprinta naszego gracza, nie do tego, w którym jesteśmy. Jesteśmy tutaj w blueprincie przeszkód. Musimy się odnieść do naszego gracza, no i wybieramy też naszego gracza. Get player pawn, to jesteśmy my, czyli gracz. Ok, czyli odnosimy się do blueprinta gracza, który aktualnie bierze udział w grze. I teraz możemy wybrać dowolną zmienną, która jest w blueprincie gracza. Zobaczmy, jak ona się nazywa. Nazywa się tak i tak właśnie się do niej możemy odnieść. Więc wróćmy z powrotem do blueprinta przeszkód i tam znajdźmy, wyciągając z tego noda węzeł, wpiszmy nazwę naszej zmiennej. Ona prawdopodobnie tam będzie. Chcemy zmienić tą wartość, więc interesuje nas set. Wybieramy i zmieniamy wartość na false, ponieważ dojdziemy do końca. Ominiemy wszystkie przeszkody, będziemy kolidować z boksem i ten boks sprawi, że zatrzymamy się. I to jest wszystko, co potrzebujemy, żeby to działało. Oczywiście pamiętajcie, żeby ten boks na końcu nie był widoczny, więc trzeba go z powrotem ukryć. Hidden in game. Ok, lecimy. Omijałem przeszkody, no musimy je ominąć. Dobrze, że jest tylko 5. No i po piątej jest w pewnym momencie boks. My go nie widzimy, ale postać na niego zareaguje, po prostu się zatrzymując.